Szczęść Boże, coś wam powiem. Wracacie czasem myślami do dzieciństwa, kiedy wszystko wydawało się takie wspaniałe i zachwycające. Miało się mnóstwo marzeń, nie można się było doczekać kolejnych urodzin czy wakacji. Chciało się już być dużym, by móc to wszystko zrealizować. I co się z tym stało? Dorośliśmy, a wszystkie dziecinne sprawy poszły w zapomnienie. Rzeczywistość zmiażdżyła wiele dziecięcych cech, które były dobre. Zaczęto nam mówić, tak nie wypada, jesteś już za duży, mógłbyś spoważnieć, tak się nie robi. Przestaliśmy robić i żyć tak jak dzieci. Zaczęliśmy żyć jak starcy, którym wszystko przeszkadza. Pogoda, hałas, cisza, praca, lenistwo. Wszystko stało się takie nudne. Jezus mówi dzisiaj, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Żyć jak dziecko, mimo że jest się dorosłym, to przyjęcie planu Ojca na swoje życie i Jego woli. Tak totalnie Mu zawierzyć. Do tego stopnia, że nic nie zostawiamy dla siebie, żadnej furtki. Dzieciaki nie bały się pewnych rzeczy, dopóki nie powiedziano im, że coś jest trudne do zrobienia albo niebezpieczne. Być dzieckiem teraz, kiedy mamy swoje obowiązki zawodowe, swoje rodziny, swoje przyzwyczajenia, to mimo wszystko stawać przed Ojcem i wtulać się w Jego ramiona, by czuć Jego bliskość i ciepło. To przede wszystkim życie w prostocie serca, w czystości i niewinności małego dziecka, bo to podoba się Bogu, wasza szczerość i bezbronność. Nie jest to to same z naiwnością i byciem infantylnym. Bycie dzieckiem Boga to życie z Nim w ciągłej relacji, tak jak pokazywał nam to Jezus. Wczoraj było wspomnienie świętej Teresy z Lizji, która pokazała, że dzieciństwo Boże to stawanie przed Bogiem z pustymi rękami, które oczekują wszystkiego od Boga. A naszym zadaniem jest przyjmować te dary i jeszcze bardziej miłować darczyńcę. W taki sposób właśnie Bóg wzywa nas na drogę świętości. Jednym z Jego darów są aniołowie, te niewidzialne duchy, które są pośród nas, by nas strzec i prowadzić. Zapewne u jednych aniołów stróż ma pełne ręce roboty, a u innych ma jej niewiele, ale cały czas czuwa. Bycie dzieckiem Bożym jest źródłem wielkiego pokoju serca i ogromnej siły wewnętrznej. Wtedy nasze życie staje się skarbem tak cennym, że właśnie Bóg postanowił przy każdym z nas postawić takiego stróża, by się troszczył nie tyle o nasze życie, ile właśnie o to, by to wspaniałe dziecko w nas nie umarło, ale codziennie nas motywowało i dawało siły do życia. Wiem, że my często tak nie patrzymy na siebie czy na innych. My ciągle mówimy sobie, że musimy dać radę, że coś musimy osiągnąć, do czegoś dojść czy dojrzeć, by stać się kimś. Tylko wielkość miary, jaką my stosujemy wobec siebie czy bliźnich, nie pokrywa się z oczekiwaniami Pana Boga. My się albo przeceniamy, albo nie doceniamy. Może jest i tak, że jak pierwsi ludzie podejrzewamy Boga o to, że nie jest nam do końca życzliwy. Dlatego później szukamy dobra na własną rękę, bo nie potrafimy zawierzyć Panu Bogu. I na tym bazuje nasza grzeszność. Gdyby tak spróbować uwierzyć, że Bóg zdecydowanie lepiej wie, czego nam potrzeba i na czym polega nasze dobro, czy to byłaby zbrodnia, czy raczej korzyść? Bo jeśli nie pozwolę Mu się wziąć w ramiona, to jak On ma mnie wybawić? Niech Wam Pan błogosławi. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.